Prawdą jest, i tu się zgadzam, że my Polacy mamy taki kompleks gdzieś głęboko, z którego nie potrafimy się cały czas wyzwolić. Nie potrafimy być dumni z tego, ile osiągnęliśmy przez ostatnie 20 lat. A tak naprawdę mamy całą gamę argumentów, żeby być dumni z tego, jaką pozycję zajmuje dzisiaj Polska na świecie, w Europie, ile osiągnęliśmy, ile zbudowaliśmy i dróg, i autostrad, i zawsze chcielibyśmy oczywiście więcej i będzie więcej. Prawdą jest też, i tu się też zgadzam, że i to taki apel do mediów, że dlaczego się tym nie chwalimy wewnętrznie, bo nam brakuje tej promocji wewnętrznej. Dużo lepiej jest z promocją na zewnątrz. Panu prezesowi Kwiatkowskiemu bardzo dziękuję za to, że przypomniał nam, że na świecie zostaliśmy nazwani Zieloną Wyspą i dzisiaj ta etykieta cały czas jest. I my jesteśmy rozpoznawalni, rozpoznają nas wszystkie i rankingi, i raporty analityczne pokazują sukces Polski i jesteśmy wymieniani jako ten kraj, który nie tylko ochronił się przed recesją, ale tak naprawdę jest krajem, który ma największy potencjał w tej chwili, co najmniej w tej części świata. I pamiętajmy o tym, pozbądźmy się tego kompleksu, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, że jesteśmy 6. gospodarką w Europie, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który był właśnie na zielono. W naszych kategoriach europejskich na zielono, że nasz rynek kapitałowy budowany od samego początku dzisiaj przyciąga kapitał nie tylko z Polski i inwestycje nie tylko z Polski, ale i z tej części Europy, że tak naprawdę jesteśmy na świecie chwaleni. Chwalmy się też do wewnątrz. Ale tak jeszcze się odniosę do, bo żeby tak nie było, że tak jest źle. Ja czytałam dzisiejsze gazety i muszę powiedzieć, jeśli dobrze pamiętam, Rzeczpospolita, zielone, czy w tej chwili łososiowe strony B3, B2-3. Wielki artykuł o tym, jak świetnie jesteśmy przygotowani na chwilę obecną do promocji polskiej gospodarki. Na przykładzie ostatnich misji gospodarczych, na przykładzie decyzji, którą podpisali wczoraj prezydenci kilku miast, by spoić wysiłki i by promować polskie firmy. Także Puls Biznesu o rankingu, o badaniach, które zrobiła firma PricewaterhouseCoopers, nie jest tak do końca źle. Dzisiejsze media mają mnóstwo dobrych, pozytywnych informacji, ale oczywiście zawsze mogłoby być lepiej. A teraz wracając do tego, jakie mam zadanie, to chciałabym szybciutko podsumować i powiedzieć, jak przebiegła nasza prezydencja. Otóż znów, to była największa kampania promocyjna, jaka przydarzyła nam się w ciągu ostatnich 22 lat. Przez 6 miesięcy do Polski przyjeżdżali ludzie, którzy pewnie nigdy by nie zdecydowali się, żeby przyjechać tu turystycznie, bo pewnie tę Polskę cały czas kojarzyli jako kraj gdzieś na północy, zimny, szary, bury. I wszyscy ci, zarówno urzędnicy, jak i osoby towarzyszące, po pierwszej wizycie w Sopocie, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, wyjeżdżając, mówili, nie mieliśmy świadomości, że tu jest tak pięknie, że jesteście tak przyjaznym narodem, że jesteście tak otwarci, tak bogaci kulturalnie i że możecie tyle zaproponować. Przyjedziemy tutaj z rodziną na wakacje. My, to też powtórzę, my Polacy jesteśmy takim też narodem, że kiedy widzimy, że przed nami jest ogromne wyzwanie, to niech się wali, pali, ale my się jesteśmy w stanie tak zmobilizować i tak doskonale przygotować, żeby pokazać, że potrafimy. I prezydencja była właśnie takim przykładem. Przygotowani byliśmy doskonale i to wszyscy w Unii Europejskiej i wszyscy obserwatorzy podkreślali to na każdym kroku, że polska prezydencja charakteryzowała się tym, że była bardzo sprawnie przeprowadzona, bardzo dobrze przygotowana. Byliśmy pierwszym krajem członkowskim, który uruchomił stronę internetową na wiele miesięcy przed objęciem prezydencji, pokazując nasze przygotowania. Wykorzystywaliśmy media społecznościowe. W ogóle pokazaliśmy Polskę jako kraj nowoczesny, dynamicznie rozwijający się, otwarty na innowacje. Wszystkie materiały po prezydencji niszczyliśmy zgodnie z wszystkimi standardami i oczekiwaniami tych, którzy dbają o ochronę środowiska. To było na każdym kroku podkreślane. Ja tylko powiem, jak
Między innymi wykorzystaliśmy media społecznościowe. Powiem, i w ogóle internet. Powiem tak. Na Facebooku zarejestrowało się ponad 31 tysięcy fanów. W ramach naszej klasy 21 tysięcy osób. Na portalu, który był specjalnie otwarty na potrzeby prezydencji, tylko w lipcu odnotowano ponad 200 tysięcy odsłon, odwiedzin. Mieliśmy blog prezydencji. Na tym wideoblogu było ponad 70 tysięcy odsłon. Jeżeli chodzi o oficjalny kanał na YouTubie, to wejść po to, żeby przejrzeć niektóre filmiki, było ponad 380 tysięcy. Czyli wykorzystując nowoczesną technologię i nowoczesne media, docieraliśmy z naszymi informacjami, nie tylko merytorycznymi, bo oczywiście dbaliśmy o to, żeby wszystkie przekazy związane z decyzjami, które były podejmowane, właściwie Polska na początku Sopot, potem poszczególne miasta wyznaczone były siedzibą Unii Europejskiej. W związku z tym wszystkie decyzje, które i debaty, które były przygotowywane i decyzje podejmowane, one również były relacjonowane, ale media internetowe wykorzystane były do również promocji Polski. Pokazywaliśmy nasz kraj od każdej możliwej strony i myślę, że tutaj pani minister Smoleń też powie o tym, jak pokazaliśmy się od strony naszego potencjału kulturalnego. Mówiliście panowie, moi przedmówcy, że jest tak wiele, a może nawet pan prezes otwierając to nasze spotkanie, że jest wiele instytucji, każdy sobie rzepkę skrobie. No pewnie to jest naszym problemem, ale jeżeli dzisiaj nie udało nam się skonsolidować tych wszystkich działań, to szukajmy i liczmy na to, że ludzie potrafią się dogadać. Szukajmy, róbmy, wykonujmy swoją pracę jak najlepiej to jest możliwe, nie utyskując, tylko szukajmy sposobów na współpracę. W czasie prezydencji MSZ razem z Ministerstwem Kultury wybraliśmy 9 miast na świecie, które to były 10, które, bardzo dziękuję, które, w które wspólnie zainwestowaliśmy zarówno finansowe środki, jak i wysiłek organizacyjny. W tych miastach, i tutaj już nie będę o tym mówić, bo domyślam się, że szczegółowo pani dyrektor powie, warto o tym mówić, ponieważ pokazaliśmy znowu, jak wygląda Polska nie tylko przez pryzmat Marii Skłodowskiej-Curie. Czy wiecie państwo, że dzisiaj w każdym zakątku świata, gdzie mówi się o Marii, dwukrotnej noblistce, już nie mówi się dzisiaj Maria Curie, mówi się dzisiaj Maria Skłodowska-Curie. Ubiegły rok, rok Marii Skłodowskiej-Curie, to był ogromny wysiłek, żeby pokazać polską naukę, polskie osiągnięcia, ale między innymi, żeby pokazać, że my mamy również swój niebywały udział. Jeszcze tylko powiem, że w czasie prezydencji zrealizowano ponad 4 tysiące różnych projektów. Projektów, ja nie mówię w Polsce, na świecie. W naszych ambasadach, w naszych instytutach polskich, w naszych placówkach dyplomatycznych, które gro swoich wysiłków promocyjnych przeznaczyły na to, żeby pokazywać Polskę przy okazji prezydencji. I co jeszcze? I może tak szybciutko powiem, oczywiście mogłabym dużo mówić, czym MSZ się zajmuje w obszarze promocji w ogóle i czym jest dyplomacja publiczna, czyli w jaki sposób docieramy z informacjami na świecie, jakie narzędzia wykorzystujemy, czyli projekty z zakresu promocji naszego sukcesu transformacji. To jest fantastyczne narzędzie, kiedy możemy pokazać, że przez 22 lata udało nam się zbudować właśnie tę szóstą gospodarkę w Europie i 20 na świecie, zaczynając praktycznie od zera. Kiedy mogłabym mówić o tym, w jaki sposób budujemy dialog polsko-żydowski, nie tylko mówiąc, który ma nie tylko łagodzić nasze relacje w obszarze trudnych problemów, ale który ma pokazać też naszą wieloletnią historię. Chcę tylko powiedzieć, że dzięki tym naszym staraniom między innymi
2-3 tygodnie temu prezydent Obama przyznał prezydencki medal wolności. To jest najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych, pośmiertnie Janowi Karskiemu, który zresztą ma w Nowym Jorku swoją uliczkę. Staramy się z organizacjami pozarządowymi pracować, tak żeby outsourcować pewne zadania. Czemu pani kręci głową, że nie? Dobrze, rozumiem, że będzie chwila na pytania, to jestem do dyspozycji. Jeżeli chodzi o Euro 2012, to znowu, wykorzystując sieć naszych placówek dyplomatycznych, staramy się wokół sportu, sport jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby gromadzić ludzi. 2 grudnia, kiedy było losowanie grup, nasze placówki dyplomatyczne w krajach, z których pochodziły drużyny, pomiędzy którymi losowano, nasze placówki dyplomatyczne wspólnie z placówkami ukraińskimi organizowały wydarzenia i takie oglądanie na żywo tego przebiegu losowania. Muszę państwu powiedzieć, że niektóre projekty wykroczyły poza nasze oczekiwania. Jeżeli chodzi o Zagrzeb na przykład. W Zagrzebiu wspólnie to wydarzenie wspólnie zrobiono z największą publiczną telewizją, gdzie było kilka wejść na żywo do siedziby naszej ambasady, w której zgromadziło się wielu opiniotwórczych i osób, przedstawicieli biznesu, czyli tak naprawdę wszystkich tych, na których nam zależy, żeby budować nasz wizerunek. I takich przykładów, takich miast było bardzo wiele. Kiedy zaczną się w tej chwili mistrzostwa, również placówki mają całą gamę pomysłów, jak chociażby w Pradze czeskiej, na najpiękniejszym rynku wspólnie z miastem będzie na żywo oglądanie meczu Polska-Czechy. Więc to jest taki trochę dar od Boga, że mamy kolejne wydarzenie, które możemy wykorzystać. Mam nadzieję, że wykorzystamy je dobrze.